Siemaneczko, z tej strony Mafia Solec, no i jak widzicie, witam was, Farming Simulator 2015 z Mister Adamo 15. Witam serdecznie. No i ogólnie dzisiaj nowa seria, dzisiaj nowa mapa, nowe maszyny, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, wreszcie coś większego. Witamy was na Knuston Farm, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. O, Adam już tu Big Buga widzę mi chciał ukraść. Właśnie chciałem się zapytać, czemu te Big Bugi się przesuwają. Właśnie nie mam pytań. Aha, one chyba do przodu lecą. Trzeba jak najszybciej podpiąć się pod Merlo. I czekajcie. Jadź, maleńka, jadź. Trzeba będzie... Dobra, to bez zbędnego gadania, Adam, wsiadaj w tego, nie wiem, John Deere'a chcesz? Nie, to obojętne. To wsiadaj w John Deere'a, będę z klasem robił, później się może zmienimy. I ogólnie tak, lecimy na pola, zaczynamy od siewów. Ogólnie mapka zajebista, pod względem jeśli chodzi pól przejrzystości, mapa jest zajebista. To też nie lecimy tutaj. Troszkę chciałem właśnie coś innego, jakieś siewy troszkę wymyśleć, ale niestety ta przyczepa chyba nie jest przystosowana do Big Bugów, dlatego zaczęły spadać. No nic na to nie poradzę, ale zaraz wszystko się będzie zasypywać te siewniki. To powinno być już spoko. Akurat ten Big Bug tak fajnie się ułożył. Co ty? Ja tu może ja sobie tu już wjadę. A ja gdzie mam jechać? Też tu wjedź już na to pole jakoś. Bo to tutaj jest. No tam kierownicę sobie rozłożyłeś? No pewnie. O, Boże, ale lagło. Niestety, ale chyba spadnie zaraz. Ogólnie tak, rozłóż się, Adam, i otwórz mi klapę. Na kasie otwiera klapę. Nie ma problemu, kolego. Dobra, ja już tutaj ogólnie postaram. Boję się, że teraz... Idę ci tam pomóż, może ci naczepię. Czekajcie, bo ogólnie tak, te Big Bugi są zbugowane pod jednym takim kurwa ważnym względem, że o, jak widzicie, one się zaczynają trząść. Trzeba go dobrze fajnie złapać, żeby on nie dostał... apopleksji. Kurde, pierdolca mają. No dobra, tego zostawimy na razie, ważne, że jest zdjęty z przyczepy. Mam nadzieję, że tego chociaż dowiozę. No, jakoś mi się udało na sklepie to powkładać, ale też było ciężko, momentami pierdolca dostały. On też dostanie zaraz. Czemu go tak dziwnie łapie? No, o, no złapało go tak dziwnie z boku. Oho, oho, kurwa, i co już? Co szalejesz? Uspokój się. Dobra, wysyp. W spokoju już. Wysyp to, żeby już go tak nie drażniło. Bo on, wiesz, dostaje pod wpływem wiatru i denerwuje go to. Czekaj. O kurda, muszę podjechać z tyłu. To za krótka jest? No, muszę od tyłu podjeżdżać. Łapa? John Deere to tak... No, to widzisz, takie to stare jest. No, do góry, Stefan, do góry. Dobra. Ole mi nawalił. Ja ogólnie powiem wam, fajna akcja, nawet myślę, bo trzeba tu zacząć od siewu. No zobaczcie, mapa ma zajebistą przejrzystość, jeśli chodzi o to. Fajnie to wszystko wygląda, duże pola. Myślę, że coś fajnego, nowa seria, czemu nie? Snegu, czekaj. Nie było naprawdę, także akuracik. O, do kosza se to wrzucę. No. Akuracik, że ci tak powiem. O. Kurwa, nie trafiłem. Ile jeszcze? Spadło. No, jeszcze. Ba, jak ładnie, kurna, to 4 albo 5. Jeszcze z jeden? Jeszcze 4 albo 5. Startujesz? Nie, czy to są tonówki. A jak ja to wczoraj sypałem? O Boże, wyrwał kabel i widzisz to? I właśnie to mnie wkurwia w nich. Wyrwał normalnie dyszla. Nie no, mistrz świata. O, poczekaj, ta ci się nawet wyszła ci ta nawet, dobrze. No jeszcze jak najszybciej, że pierdolca nie dostał. O Jezu, kurwa, krzyku, opuść. Wyrwało go. Dobre, 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 no, uspokój się! To jest normalnie, mówię wam. Fajnie, o, jeżeli ktoś to ogląda, proszę, przeróbcie ten Big Buggy. Zróbcie coś fajnego z tym. Do góry, baluj, do góry. Dobra. Mówisz, knota. Do przodu, oprystuj maleńko. Dobra, najwyżej ci tyle sypnę, zobaczymy jak to będzie. Dobra, zobaczymy, jeszcze... dwie tony nawalisz mi, akurat będzie full. A po... jo? Dwie tony będzie full? No, pół zbiornika. A to poczekaj, to jeszcze ci sypnę jednak te dwa. Zasypię ciebie całego i dla mnie będzie, zasypię siebie całego i myślę, że starczy, jak nie, to już będziemy później na farmę. Ty, ten kosz naprawdę przydatny. Jo. Przecież dobra, mamy teraz ogólnie wiem, że to będzie jeszcze raz. To nie jest moja wina, że zbugowane są... te Big Buggy. A dałbyś mi zobaczyć? Bym się też pobawił. Tak, tak, zaraz ci dam, ja akurat sobie zjadę klasę. O, wie? Właśnie, to ja sobie jeszcze ostatnią się pomęczę, a ty już tak to będziesz cisnął tutaj tym.
No, dobry pomysł, to ja już wysiądę. Kurde, nie, proszę, 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 uspokój się. Dobre jest to, że jedynie chociaż jako ziemię postawimy. To jest... się uspokoją. Jeszcze raz, dobra, i syp, okej, okay, fajnie. Dobra, tu trochę do przodu nasypiemy, dobra, Adaś. Ole, ładnie to wygląda. No i właśnie o takie mi, o taką Polskę walczyłem. I co na B? Podjeżdżasz na B, co nie? Tak, tak, podjeżdżasz i klikasz B. Dobra, my wsiadamy sobie w klasika. Ogólnie myślę, że bardzo fajne maszynki. Idzie się już pobawić. Wczoraj trochę poszukałem, znaczy z odcinka na odcinek będziemy coś tam wrzucać. Wiecie, maszynek, bo tak jak w innych seriach było, tak najfajniej jest, bo wiecie, no często coś fajnego. I tu kół tylko. Ty, to mi się zaczepiła. Wyżej trochę, wyżej daj. Wyżej, wyżej, bo mu bierze, o, dobra. Brawo. Dobra, jadź, Adaś. Tak, dobra. Teraz się tu rozłożymy ładnie. Ty już ładowałeś, czy nie? Nie, co ty? Dobra, to jest. Dopiero podjeżdżam. Tam sobie weź od przodu i ja siebie tutaj rozłożę. Ja się obawiam w ogóle, czy mi to wyjdzie. Bo jednak jestem u Bolka na internecie, że tak powiem, więc... Na internecie jesteś u mnie? Tak. No coś ostatnio się ten, akurat jestem w trakcie wrzucania filmu, zdążyłem wyłączyć przed sekundą. Także wiecie, no kolorowo nie jest, bo ja sobie trochę tu przyjadę do przodu. Ale piękne zestawiki, ja cię kurna dziot. Ogólnie no, FPS-y mi skaczą przy tej mapie, są takie miejsca, łopa, że schodzi. Gangnam Style. O kurna. Też dobra, można. Co? Dej to może. Czajesz, może ona się uspokuje. Widełkami. Może ona się uspokuje trochę, że jeszcze się tak... No podjedź, nie, podjedź ją do ziemi, dociśniesz. Do ziemi ją, do ziemi. Nie no, aż tak to nie, bo ci zacznie od razu skakać. O, dawaj, 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 ładnie tu ci. Prawdzie ja się nawet mogę to podczepić, widzę. Jej, o! O, ty! No, o Jezu, nie. O Jezus! Ja już się nie dotykam. Dobra, Krzychu. Poczekaj, dodam do ziemi! Dam do ziemi! Kurwa! Całą ładowarkę mi chce wyrwać, no. Daj to. Masz to, bo ja nie mogę, dość, że są jeszcze mini lagi, to ja po prostu jeszcze jak mi chciało wyrwać. O Boże, urwał ładowarkę, nie? No i mówię, jak ktoś może... Płakałem się z radości. Przerobi to big bugi. Nie, no mistrzowskie to było. Jeb, no mówię, a najlepsze było to, jak ja już miałem pełną przyczepę wczoraj, a to mi tak wyjebał jeden, nie? I chuj, wszystko pospadało. Tu się męczyłem z godzinę chyba z tym wczoraj. O ludzie. Teraz tak jeb. Dobra, chyba sypaj już. Dobra. Ostatni worek i jadziem, bo kurna patrz za 10 minut, co my pograli. Nic my nie pograli prawie. Sam załadunek, ale ogólnie prawdopodobnie jak będzie live dzisiaj u Adama, to prawdopodobnie będzie właśnie z tej akcji. Także Adam już zasiada i jadź. Jeszcze posprawdzam, co wy tu... Dobra. Tutaj mamy. Ja sobie ogólnie nałożę z 1. Nie, z 2. Też nie wiem, po co ja Adama tak dużo ładowałem. Ale chuj, będzie Adam miał już do pełna. Ogólnie czekam na Blue Yeti. Dzisiaj powinno już przyjść, mam taką nadzieję. Także na jutro już tam by był jakiś odcinek normalny. To pole nie należy do ciebie, weź na kup. Serio? Weź zobacz, gdzie to się kupuje. Tutaj powinno się kupić od razu, gdzieś blisko. To weź to sprawdź. To jest pole numer 13 chyba, nie? Tak. Gdzieś na początkach, a jest tu, takie tu. Coś na początkach, poczekaj. Może nie wiem, czy to jest to do tego, do naszego? Gdzie to, poczekaj. Ja stoję tutaj przy czymś, tylko nie wiem, czy to jest nasza 13. Tu coś jest, poczekaj. Nie wiem, jakie to pole w ogóle. O jest, tu pole numer 5, nie, kupiłem, poczekaj. Mówisz, że kupiłeś pole numer 5? A gdzie ty stoisz, mówisz, przy tym? Czekaj, no to... Czekaj, ja zaraz zobaczę, czy tu to musi... jest... To chyba to być. Tak? Tak, dobra, kupiłeś, dobra, dobrze. Super. Nice. Dobra. Ja sobie wsypię jeden, bo mam nadzieję, że mi starczy. No... Znacznik ci skiby robić, czy nie? To co? Znacznik ci robić? Wiesz co, jestem ciekawy właśnie, a zobacz jaką teksturę będzie dawał. O kurwa. Orki. Orki? No. A może lepiej nie. Nie rób. Ile szybko ci ubywa? No troszeczkę. Dobra, to se sypnę jednak ten jeszcze jeden zbiorniczek. Ciekawy jest. Już jestem, mi 100 kilo poszło. O kurwa. A nawet nie przyjechałem pół przejazdu, więc. Ja cię kręcę, ja tu nie byłem przygotowany na takie burżuazy. Dobra, będziemy się... Pojedziemy do tego. Jedziemy do Staśka, Stasiek nam nasypie w trybie natychmiastowym. Od razu właśnie będziemy sypać. Ogólnie miałem tą maszynę pobrać.
Ale ty, leci Pendolino tam, widziałeś? To co? Pendolino jest. A jo, to tam widziałem właśnie. Różne ciekawe rzeczy na tej mapie. Dobra, jak to sypie. Tarczy, jedziemy, żeby tu chociaż wam coś mógł pokazać, jak się sieje. A mi się tu chyba zbu... Ta, jo, te. Kurde, właśnie dysk muszę zamówić, to tak to by dłuższe odcinki by się porobiło. Bez kitu. Takie ochotę mam na 30 minut chociaż. Na tych gąsienicach to... Jezu, Pendolino mnie wystraszyło, ten szum. Dobra. Merlo zostawiamy. Boże, na tych gąsienicach ładne, to Merlo jest bardzo... O, ale ładnie tutaj ten balon sobie. Dobra, K zamykamy. Wyłączamy te. Czekaj, prawdopodobnie trzeba będzie zmniejszyć. Ile jedziesz na godzinę? No, 20. Serio? A ty? Nie masz tyle. Co się jesz? Pszenicę. Dobra, to ja też. Nie no, ja... Nie wiem ile się z takim jeździ, ale 20 na pewno nie da rady. Jedź 17, 16, coś takiego. Jezus Boże, ja go garnę gąsienicę dopiero, dobra? Dobra. Kurde, no są te lagi, ja cię kręcę, do 30 FPS-ów schodzi właśnie. Zobaczymy. Bo no ta mapa wkurza mnie pod tym względem, jeśli chodzi o to, to jest duży nakład tego. Jest duży nakład tekstów tutaj, krzaków, itp. itd. i to naprawdę laguje, jeśli na to patrzy. TVN, HBO i... Ty już jesteś, ja ty już dookoła objechałeś, łopanie. A nie... Ej, czy dobra, ogólnie... można tu przycisnąć. Czy ja to przycisnąłem, bo to się nie opłaca, bo on ma siłę, bo on ma trochę koni, więc... Dobra, to ja też cisnę. Ile lecisz? 21-22 w tym momencie, full. Dobra. Ja mogę więcej, ale dobra, starczy mi tyle. Ogólnie ten klasik bardzo fajny, spodobał mi się. O Jezu, ty Pendolino, faktycznie. Pendolino. Trzeba było mu przypiąć siewni, to by mi obsiął od razu, jak tak jest. Yes. Chcę być wzdłuż i w poprzek. Zdziu. Ale byś miał nakład na to. Nagrywanie ogólnie na jutro, nie wiem co będzie. Kurde, tak dzisiaj jadę w pole jeszcze. Wczoraj też już likwidowaliśmy trochę pszenicy, bo wymarzło, jednak nic nie było z tego i dzisiaj jadę to agregatować, będziemy siać. Ostatnie prace w polu już w tym roku, znaczy bynajmniej na wiosnę. O, trąbi! Też im trąbi. Co trąbi? Pendolino. Serio? Ty wiesz co? Poprzeczniak tu na raz, ja tu bym przez środek się tu może gdzieś przejść. A czy dookoła się będziemy jeździć? A, bo dobra. Czy ja dookoła dorąbałem, albo... A dobrze, ty dookoła, bo... Wiesz co, ej, ja nie wiem co ile się powinno włączać, ale masz z tyłu te, wiesz, że masz ścieżki tektoniczne. No wiem. I teraz pomyślmy... Czy ogólnie ścieżki to ja już powinienem teraz włączyć. To mi się zdaje. Przy trzecim przejeździe, nie? No. Albo nie, a nie przy drugim, ty. Nie, no przecież tu jest duży, to będziesz miał jakąś ogromną tą przecież na pewno. Do pryskania. No. Dobra, to ty włączasz ścieżki, kurde, ale jak tak teraz patrzę, to nie wiem czy ja już nie powinienem właśnie. Nie, no co ty, to jest malutkie, tak to będziesz miał. No to, a no to dobra, może faktycznie przecież masz rację. Ty będziesz miał jakiegoś tutaj wielkoluda, przecież nie będziesz tutaj, nie będziemy wiem, robić dwa z lejkiem jechał, co nie? Będziemy robić dwa przejazdy i trzeci będzie na ścieżkę. Jo. Tak myślę, że będzie fajnie. Ej, ogólnie fajny klimat daje ten balon. Sami zobaczcie kolorki na tym balonie. Nie, właśnie dobrze, bo ciągle na tych małych brakowało mi właśnie takiej serii, a ostatnio ta mapka wyszła, naprawdę spoty mnie z niej urzekły. Już długi czas szukać tu gospodarstwa i tak przez przypadek się przyniosłem na ciągle, o kurde, jest gospodarstwo. No, powstało. Jo, takie tam gdzieś sobie było w oddali, ale to fajnie widać Adama z daleka. No mówię, takim sprzęciorem będziemy mogli sobie pomykać, bo szukałem tej USA map, ta Kalifornia niestety waży giga 600. Serio? I FPS umiem 20 na niej, nie wiem, komputer z NASA. Lub na słabej grafice, no bo niepotrzebne są modele, no rozumiem, daje to klimat, okej, ale 8000 modeli krów w jednym miejscu, na niedużym obszarze, tak jak to na przykład pole nawet nie, to uwierz, że jednak to trochę laguje. A ja? I mówię, jest kuchna, no naprawdę ktoś nasiedział, to nie wiem, czy jedna osoba na tym siedziała, bo to jest naprawdę, klimat jest zajebisty. Te pola okrągłe są, te nawadnia, no kurna, wszystko jest, ta mapa ma wszystko, skupów jest chyba z 15 albo i więcej, ale no mówię, no to jest dla zdjęć tak, ale do grania na jakichś słabych detalach, że może tak, ja chciałem ją przerabiać, ale więcej czasu mi z tym zeszło, a mówię, zobaczymy sobie jak na razie to będzie. Ja nie narzekam. Byśmy się mogli zamienić, bo jestem ciekawy jak ten John Deere się robi, wiesz? O, z wielką chęcią, tylko potem dojadę do końca. Dobra. Brzmiały to jakoś ścieżki.
obrót. Pendolino mnie straszy co chwilę. To jest tutaj tą do końca, a ścieżki na które tam, na N? Na N. Dobra, podnosisz, tak, nie? Dobra, tu dojechałem do końca. Ja akurat tutaj dojadę do końca, już jesteś na końcu? Do tego wykręcę, okej. Okay. Dobra, wykręć tam ładnie. Gdzie ty jesteś? Już ja też do końca ci tylko dojadę. Albo dobra, trzymaj. No dobra, widzę cię. No mogę się poczekać. Ja i biegnę przez kilometr pola. Ty! Aj, zobaczmy. A u mnie w ogóle nie widać, że ty ścieżki robisz. Nie gadaj. Na M się robi ścieżki. No, na M, no. Ty, poczekaj. Nie widzisz tam tych pasków moich? O ja pierdolę, nie. Dopiero ty, od niej się coś zbagowało, nie? Bo jak je podniosłem, dopiero się ścieżki robią. Dobra, ja to jakoś objadę sobie później. Dam radę. Nie, 29, co ty robisz, krzyku. Już, kurwa, bym pourywał wszystko w silniku. 29 jechałeś? No, nie wiem, czemu miałem to ustawione. A żeś, kurna... Nie, na fulla musiałeś mieć ustawione u siebie. No, prawdopodobnie tak. Ogólnie bardzo fajny John Deere, ja już... O, ale od razu lepiej mi się jeździ. On mnie zachęcił właśnie do serii. Serio? Adam, kurde, komputera nie włączył. On mnie właśnie zachęcił do tej serii USA. I teraz mówię, o nie, muszę go wykorzystać. Adam jest bardzo ładny, więc mówię, będzie pasował na to gospodarstwo. No i sami widzicie, przy takich sporych maszynach on naprawdę kozacko się prezentuje. O, ścieżki to ścieżki. Ja mam nadzieję, że my, kurwa, takie opryskiwacze znajdziemy. Jak, o, właśnie, wszędzie ja miałem te opryskiwacze normalne, ciągane. Ten duży. Albo tutaj będzie jakiś ogromny ciągany, albo będzie samojezdny. Samojezdny, do takiej mapy tylko samojezdny, moim zdaniem. I chyba właśnie zrobimy sobie samojezdny, bo jeszcze u mnie na kanale samojezdnego nie było. Ogólnie to pewnie zaraz mi wyłączy nagrywanie, także pójdziemy zmienić dysk na szybko. I tu hango. Albo będziemy kończyć po prostu. Dzisiaj, o Jezu, naprawdę te ścieżki. Znaczy ja to mogłem, bo to już mamy ogólnie prawie 20 minut, więc taki początkowy odcinek myślę, że no, zawsze spoko. No właśnie napiszcie, czy chcecie w ogóle z tej serii coś na mniej więcej takich modach, jakich mamy w pierwszym odcinku, żebyśmy wiedzieli, co dalej kompletować. Co mamy robić w kolejnym odcinku? Czy mamy jeszcze robić jakieś siewy? Jeszcze jedne? Bo wiecie, no zobaczcie, jak tu dużo jest. I ogólnie Adam ma mieć dzisiaj Let's Play, a to prawdopodobnie u niego zrobimy kończenie tego pola. No ale jak sami widzicie, byśmy musieli strasznie dużo grać. Także może będziecie chcieli jeszcze jedne siewy. Jak coś, to możemy pobrać jeszcze, kurwa, jakieś takie ogromne siewniki do tego. Do kukurydzy czy do czegoś, nie? Także piszcie nam w komentarzach. Zgadza się, a no, naprawdę będzie grubo. Poczekaj. Aha, ty niby mówisz, że tu są ścieżki, kurwa, ja ich nie widzę, nie? No dobra, trudno, nic na to nie poradzę. Pojadę sobie, czyli to będzie drugi przejazd. I w kolejnym przejeździe ty będziesz włan... Poczekaj. No i znowu ja będę musiał, nie, no kurde. Bo ja nie widzę tych ścieżek, nie? To jest największy mankament. No, trochę lipan. Powinienem ja tylko na ścieżkach jeździć, mogliśmy tak zrobić. No ciekawe, czy w ogóle te ścieżki zostaną. No ja mam, jestem bardzo właśnie ciekawy, czy one jak będą... Jak zapiszesz i wejdziesz, co nie? Później będą w siebie, nie? No kurde, teraz zajebiście to wygląda. No, tak ślicznie to. Ale jak fajnie to ubywa na takich maszynach, a tamte silniki są jeszcze raz takie, nie? To też by fajnie wyglądało. Dobra, mam nadzieję, że nam właśnie zachęcicie nas do tamtego nagrania. Nie, na razie nie stawiamy łapek na tej serii, bo nawet nie wiem jakich ona fanów będzie miała, ilu. To tak jak przy typowej czy przy Polusio, to mniej więcej wiem, ile tam możecie wybić. A tutaj jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy lubicie takie duże maszyny. Ale to się wszystko pokaże pod tym odcinku, także my będziemy kończyć. Akurat sobie zobaczę, ile mniej więcej będę mógł nagrywać na tej mapie, bo też inna kolorystyka i wszystko to też inaczej jest z nagrywaniem i wagą plików. Także to by było na tyle. Dziś jest właśnie rano, a to na południe postaram się wrzucić. Macie jeszcze na drugim kanale Mafia Solid Team, macie vloga z agregatowania, także też tam zapraszam. No i co, do jutra, bo jutro nie wiem co. Zobaczymy, może jakiś Stranded Deep, coś w tym stylu, jeszcze jakiś farming się bawi. Także to by było na tyle, ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć! Na razie, pa pa!